Halo, witam Sims 2 dzisiaj i rozpoczynamy nową serię na tym kanale. Nową serię, taką, której jeszcze tutaj nie było, czyli no, kolejną serię z dwójki. Już mam tyle serii, że wow, kolejna seria, uhu! No i kolejną serią to będzie Legacy Challenge, bo pomyślałam, że w sumie Legacy z dwójki też jeszcze nigdy chyba w życiu nie ukończyłam. Znaczy chyba, no na pewno nigdy nie ukończyłam i chciałabym spróbować się tego podjąć. No i doszłam do wniosku, że jak to będzie na kanale, to jest szansa, że to zrobię, bo jak mam kanał, to ja chcę dowieść i liczę, że będę dowozić. Także mamy tutaj naszego pierwszego dziedzica Legacy, pana Lecha Nietaka, czyli gościa, który był miastowym, ikonicznym zresztą bardzo, w naszej rozgrywce w Pustynnej Głuszy. Tak, dokładnie tak. Jeżeli ktoś nie oglądał Pustynnej Głuszy, to ja w ogóle bardzo, bardzo zachęcam do obejrzenia, bo bardzo fajna seria, nieskromnie mówiąc i w ogóle. I przychodzi wreszcie gazeta. Boże, jak ja się cieszę, że przychodzi gazeta. Lechu, chodź, gazeta przyszła. Jak pytacie, co to jest tutaj, to jest mod. O modach będzie później. Na razie to zacznijmy od poszukania pracy, bo ten odcinek będzie bardzo, bardzo przegadany, a chciałabym w międzyczasie, żeby Leszek już poszedł do jakiejś tam pierwszej swojej pracy, czy coś tam zrobił ze sobą, bo tak by wypadało. Medycyna. A jakie w ogóle mamy kariery do wyboru? Pokaż ty mi. Nauka. Wywiad. Okej, dobrze. On ma aspiracje rodziny i on chciałby być superbohaterem. Dobrze. Wyobrażam to sobie tak, bo to będzie jakby Legacy z twistem, ale jakby zacznijmy klasycznie, to znaczy zaczynamy na dużej parceli, mamy zero pieniędzy i chcielibyśmy spełnić Lechowi Nietakowi to, że chce być superbohaterem. W ogóle ciekawostka, wyciągałam go z Simpe i on miał normalnie aspiracje rodziny, co mnie bardzo rozbawiło w tym wszystkim. Ale dobrze, to skoro nie ma tutaj kariery policyjnej, to weźmy coś, co jest takie najbardziej w miarę płatne. To jest 280. Nie, nie. Dobra, medycyna jest najbardziej płatna, więc totalnie zostajesz lekarzem, Leszek, i liczymy, że jakoś to będzie. Czy ty możesz jakoś, nie wiem, pracę zaczynasz dopiero jutro. Co ty będziesz robić dzisiaj? Nie, to może jakoś znajdźmy jakąś pracę, do której będziesz mógł pójść dzisiaj. Mimo wszystko, halo, poniedziałek od 11 nauka. Dobra, bierzemy naukę, tak, dziękuję. Leszek, świetny z siebie tutaj naukowiec, idź do pracy. Tak, to potem możemy zmienić na medycynę. Na razie niech trochę zarobi chłopak. Dobra, przyspieszę to i będę wam opowiadać o zasadach. Jako, że to jest Legacy z twistem, to nie będzie normalne Legacy, tylko to będzie Build a City Challenge połączone z Legacy. To znaczy, naszym zadaniem jest zbudować miasto i tam są moje zasady tego budowania miasta. To nie są te klasyczne z challenge'a Build a City Challenge. Back chyba to się czyta? To nie, to będą moje zasady i one będą połączone z Legacy. Na takiej zasadzie, że ten sim zaczyna tutaj, on jest głównym zaczynającym, dziękuję bardzo, tutaj kariera, dzięki. Trochę pieniędzy zdobyte i poszukaj pracy w takim razie jeszcze raz i zmienimy na medycynę, albo w sumie... A kiedy wywiad pracuje? Poczekaj. A, nie opłaca się, dobra, to medycyna. Tylko to będzie jakby tak własne zasady, które wam zaraz przeczytam. Nie! Nie! No dzięki. Źle kliknęłam. No cóż. No to musimy jakoś tutaj przeżyć w takim razie, jakoś musisz sobie, Leszek, poradzić. Jakby zasady są stworzone przeze mnie, natomiast one są inspirowane. One są inspirowane tak naprawdę wyzwaniem MOP, czyli Miasto od Podstaw, od Szczęśliwego Ziemniaka. W ogóle bardzo pozdrawiam Szczęśliwego Ziemniaka. I były inspirowane też wyzwaniem budowy miasta Nuny. I tak naprawdę do blogów obu dziewczyn i do ich kanałów podrzucę linki w opisie, bo mówię, inspirowałam się tutaj jedną i drugą, tak na dobrą sprawę w tym wszystkim, tworząc no swoje własne zasady. Leszek, to ty byś mógł, wejść zapoznaj się z jakąś losową osobą, żeby ci towarzystwo trochę wzrosło. Modów mam pełno, mody jeszcze pewnie będę jakoś tam wyjaśniać i coś tam na ten temat będę mówić później. Natomiast no, modów będzie dużo i no, najprościej będzie je po prostu wyjaśnić w momencie, kiedy będą nam potrzebne. O, tu są w ogóle typowi miastowi miłowcy. To nawet nie wiedziałam, że tak sobie to wygrałam, bo wygrałam to tak, żeby były w miarę czyste te otoczenia, ale chyba zostawiłam sobie właśnie tych miastowych. Ale no spoko, jak są, to już niech będą, dzień dobry. Tam jest jakaś laska, którą wygenerowałam, bo stwierdziłam, że chcę dogenerować sobie simów. I właśnie, a propos simów i miastowych, zapraszam bardzo chętnie tutaj ludzi i was i wszystkich i tak dalej na Discorda naszego, bo na Discordzie naszym jest możliwość podrzucenia mi simów, że na przykład jak
macie jakiegoś sima ze swojej rozgrywki, tylko oczywiście bez custom contentu, jeżeli o to chodzi. Jeżeli macie jakiegoś waszego sima z waszej rozgrywki i chcielibyście, żeby on się znalazł tutaj, bo wydaje wam się to zabawne czy cokolwiek, to zapraszam na Discorda. Jezu, czemu ty flirtujesz z nią już na start? Ty masz z nią chemię jakoś? Jakoś tam masz. Kupić eliksir miłosny. Nie wyszło ci flirtowanie, to już kupić eliksir miłosny, o nie. No, także jeżeli chcielibyście podrzucić sima, czy coś zrobić właśnie w tym kierunku, to zapraszam na Discorda. W ogóle na Discordzie robimy fajne rzeczy, więc bardzo, bardzo was zapraszam. Dlaczego ja nie kupuję mu rzeczy za te 200 tutaj, które on ma? Jakby może zapoznajmy się z głównymi zasadami i wyjaśnimy dzięki temu, dlaczego ja nie kupuję rzeczy. Sprawa pierwsza to tura trwa 7 dni. Tak, zakładam, że tura będzie trwać 7 dni. Jakby to, że on będzie śmierdział, jakby coś tam się stanie, no jakby wpisuję to w koszta, że tak to nazwę, bo jego nie stać jeszcze, żeby coś tam kupić, ale tak, tura trwa 7 dni, on się te 7 dni musi wytrzymać jakby. No zaczynamy mając 0 simoleonów i na końcu jakby tej tury, czyli w niedzielę, my będziemy płacić podatki. No i pokażę wam później właśnie, jak będziemy płacić te podatki, jakby na podstawie czego ja liczę te podatki, będę liczyć i zapisywać i tak dalej i zobaczycie właśnie, jak to tam będzie wyglądać ładnie. Na razie to by było fajnie, jakbyś ty zemdlał, bo byś się wyspał, jakkolwiek to nie brzmi. To liczę, że trochę się wyśpisz dzięki temu i dzięki temu pójdziesz do pracy. Chociaż ja się boję, że ty nie pójdziesz do pracy, jak się nie wyśpisz. No ale dobra, spróbujmy. Jak będzie z tobą źle, to wtedy ci kupię jakieś rzeczy i nie będziesz chciał iść do pracy, ale liczę, że pójdziesz, że się wyśpisz, że coś tam. Dobra, to już mamy opanowane, tak? Tak. Parcel publicznych na razie nie ma, bo parcele publiczne będziemy budować z tych podatków, które będziemy zbierać od simów, czyli jak będzie więcej rodzin, więcej simów i w ogóle, to będziemy mieć więcej podatków do zebrania. Czy ja chcę, żebyś ty wstał i to przeczytał i poszukał pracy? A weź poszukaj pracy. Weź się obudź. Weź się tak, no wiem. Jak, co w podłym nastroju? No weź, no, poszukaj, no. Czyli tak bardzo źle się czujesz, że bardzo potrzebujesz, żebym ci coś kupiła. Dobra, to zaraz przyjdziemy do tego w takim razie. Kupi ci... Co ja ci kupię? Może już... Nie, sofę może ci kupię jakąś taką małą, tanią. O, z Ikei taką. Proszę bardzo. Weź się rozsiądź w takim razie i sobie naładuj komfort. I liczę, że jakoś to będzie z tym komfortem. Pójdziesz do pracy i zjesz. Jedź do pracy. Rachunki już? Halo, panie! Jakie rachunki? Co? Nie! Dobra. Miejmy w pamięci, że dokonałam tu bardzo ważnego zakupu. On będzie nam potrzebny później. To tak, to podatki mniej więcej już wiemy, o co chodzi. Będę musiała jeszcze Lechowi dać aspirację drugorzędną, bo on nie ma aspiracji drugorzędnej. Mam nadzieję, że on zje w pracy, bo tak trochę głodny się robi kolega. Weź zjedz w pracy. No, zjadłeś, dobra, dzięki. No, ale jest też taka część, że na przykład, wiecie, nie zmieniamy ubrań i fryzur simom, bo to będziemy mogli robić dopiero później, jak odblokujemy sobie tam fryzjera czy jakieś tam inne rzeczy. To tak, co ja mam w notatkach? Podatki sobie omówimy, dopłaty, ulgi, sratatata. No i oczywiście też tak samo jak zbieramy podatki po to, żeby budować parcelę publiczną, to będziemy zbierać podatki, żeby dobudować jakieś otoczenie typu uczelnie. Tak, taki, dokładnie taki jest plan. No i teraz tak, jako że dokonaliśmy zakupu w sklepie meblarskim, którego nie ma, to ja muszę panu Lechowi niestety za ten piękny zakup odciągnąć 100 simoleonów. Zrobię to na końcu tury oczywiście, ale już sobie zapisuję, że jako, że korzystaliśmy z trybu budowy i trybu kupowania, no to nie ma nic za darmo, trzeba mu odciągnąć hajsy. Dlatego właśnie chciałabym tak hurtem mu zbudować kilka rzeczy. Nie wiem, czy będzie możliwe to, patrząc na to, że przyszły rachunki, jeszcze te rachunki trzeba będzie zapłacić. Rachunki jakby co nie wliczają się w podatki. Rachunki są jakby osobną kwestią zupełnie i tym się będziemy zajmować niezależnie od czegokolwiek. Panie, jakbyś ty mógł się zdrzemnąć tam, weź obudź się i tam się zdrzemni, no dziękuję, to chociaż trochę jakbyś i poszukał pracy. Nie wiem, czy będziesz chciał. Nie jesteś w nastroju. Co mi wyjmujesz to? Nie, Jezu, panie. Dobrze, zdrzemnij się w takim razie. Zdrzemnij się, śpi tam, liczę, że jak się wyśpisz, to jakoś to będzie. Wątpię, że będzie, ale próbujmy, bo nie chcę ci kupować prysznica, jak ma się okazać, że bo tutaj, o nie, jak to prysznic, bo tu trzeba dopłacać kolejną stówę. No bez sensu. Chyba, że bym ci wychodek zbudowała jakiś taki. Stać mnie będzie? Ej. Ile kosztują ściany w Sim? Już ci wychodek postawię. Już to widzę. No ale dobra, czekajcie, bo tu są chyba jakieś takie prysznice. Takie, które się stawia jakby na zewnątrz. Może? Nie. Nie. Drewniana bala.
nie wróżę ci nic dobrego, no ale dobra. Pierwszy tydzień jest po to, żebyśmy spróbowali zarobić i się nie narobić. Tak, to taki jest plan. Ja bym ci chciała, kurde, pracy poszukać, bo może się okazać, że tu jest twoja wymarzona praca, a ty nie możesz jej zobaczyć, bo wszystko jest nie tak w twoich oczach. Nie tak, panie, nie tak. Dokładnie o to chodzi. O gazetę sobie poszedł poczytać, świetnie. No i stara gazeta, no dzięki. Mam nadzieję, że teraz nastrój masz lepszy po tym, jak musiałeś znowu skorzystać na podłogę. O, poczytaj sobie gazetę, dokładnie. No nie płacz, no gościu, czytaj gazetę. Początki są trudne, Leszek. Początki są zawsze trudne. Jakoś musisz to przeżyć, musisz iść do pracy i zająć się sobą. No, do pracy idź, jedź do pracy. Pracy zjesz. Towarzystwo ci się co prawda nie napełni, ale na pewno w pracy zjesz, więc dla twojego dobra i bezpieczeństwa musisz się znaleźć w pracy. Co to jest za głód na maksa? No, czy głód może urosnąć w tej pracy? Bardzo proszę. O, dziękuję. Bardzo bym chciała, żeby Leszek nie umarł na samym początku bycia w tej pracy. O nie, oni go zwolnią chyba, jak tak dalej pójdzie. Nie, no dobra, mam nadzieję, że mi zapłacą chociaż za ten dzień dzisiaj. Jak cię zwolnią, to chociaż niech ci zapłacą. No jak traci pracę? Leszek! Powitaj Janinę Siodełko w takim razie. Weź się. Janina Siodełko tu jest. No chodź, typie, patrz. Janina Siodełko. No możesz, proszę, słuchać dowcipu? Dziękuję. Weź się z nią jakoś tam. Dogadaj, porozmawiaj. Liczę, że dzięki temu lepiej się poczujesz, bo początki bywają trudne. Jak to każda gra, prawda? Prawda. Nie no, kupię ci ten prysznic. Prysznic jest przyszłościowy. Muszę ci odciągnąć 200 w takim razie. W ogóle ten prysznic lewituje. Nie wiem, czy mi się to podoba. Ten jest taki... Ten też jest lewitujący. Dobra, trudno. Proszę, to jest twój prysznic. Zapisuję sobie niestety ciężkie życie, że drugą 200 mam ci oddać. Znaleźć pracę chcesz, dobrze. Weź prysznic, ogarnij się, chłopie, trochę. Masz humor na tyle, że liczę, że znajdziesz pracę. Poszukaj pracy. Co? Nie teraz, nie jestem w nastroju, Boże. Słuchaj dowcipu od niej. Słuchaj, Janina, jesteś mi potrzebna, bo od tego trochę zależy jakby, czy ja znajdę pracę później. Porozmawiaj ze mną. Nie patrz tak na mnie, Lechu. Piątka tutaj. O, historię opowiedz. Tak, bawcie. Porzucaj piłką. Patrz, jak super. To jest jakaś Marysia Różyczka. To ją też możesz przywitać. Nie wiem, kim jest, ale możesz ją przywitać. Co jest, kurde? Podziwiam, nie zgadzam się. Dobra, trudno. A jakie macie? Jezu, wy macie 2 pioruny. Rzucaj piłką ze mną, kobieto. No, halo. Nie, jestem zmęczony. By. Zabawiaj dowcip. Zziemnij. No, podsiadacie mnie, kurde, laski. Śpi, no. Damy radę, słuchajcie. Damy radę, on się wyśpi, on da radę. Komfort urośnie. Komornik nie ma co nam zabrać, więc to 480. Ja się nie boję tego 480. Komorniku, czekam na ciebie. Najgorzej jest to, że on nie ma pracy. On nie ma tej pracy i przez to, że jej nie ma, to on nie może jeść. Ja bym bardzo chciała, żeby on jadł, więc proszę cię, wyśpi się chociaż minimalnie. Ja bym bardzo chciała, żebyś ty coś robił. Nie możesz grzebać w śmieciach? No nie możesz. No nie jesteś niechlujny. Dobra, weź się tam, zrób swoje, proszę cię. Weź ten słoik, wypuść. No wypuść te smutne świetliki. Czy jak będziesz skakać na skakance, to ci rośnie zabawa? Słabo, ale rośnie. Dobra, czy mnie stać na jakąś lodówkę, bo ty umrzesz, jak tak dalej pójdzie. Ej, nie myślałam, że będzie tak ciężko na samym początku. Nie stać mnie. Nie stać mnie, ludzie. Co ja mogę z tym zrobić? Leszek, bo ty pracę musisz znaleźć. Jak będziesz czytać gazetę, to ci w miarę wzrośnie. Dobra, coś tam ci rośnie, ale jesteś głodny. Dobra, jak to sprzedam, to mnie będzie stać. Jezus, nie wierzy. Dobrze, masz tu taką ładną lodówkę, bo tamta jest za tania. Dobrze, już masz 300 długu z tego, co ci zapisuję. Zjedz śniadanie, kanapki z szynką. Błagam cię, zjedz coś, proszę. Żyj, Leszek. No teraz nie masz gdzie spać, co prawda, ale... Proszę cię, zjedz ciasteczka, zjedz coś na tyle, żebyś był w stanie znaleźć sobie pracę, błagam cię. Poszukaj pracy, bo jesteśmy na minusie. No, jak nie jestem w nastroju, no. Weź tu, proszę, błagam cię. Czemu tu jest jakiś gościu przebrany za świętego Mikołaja? Co jest w ogóle? Nie no, obudź się, proszę cię. Błagam cię, Leszek, błagam cię, proszę cię. Robię co mogę. Opowitaj jakąś laskę, pogadaj z nią. No nie, obudź się, pogadaj z nią. Bądź miej zielony nastrój na tyle, żeby...
żebym ja mogła ci znaleźć pracę. Dobrze, w takim razie sprzedam prysznic. Czy mnie wtedy będzie stać na coś mnie będzie, na jakieś łóżko? Na jakieś mnie stać, dobrze. Masz już długu 400. Nie wiem, jak ty się wykaraskasz z tego, kolego. Śpij na deszczu. Liczmy, że sobie dzięki temu poradzisz, odpoczniesz, wypoczniesz, będziesz wspaniałym nowym człowiekiem. Może na koniec tej tury znajdziesz znowu pracę. Jakoś damy radę. Mobilizująca gadka tutaj. Dobrze, wyspałeś się, dziękuję, obudź się. Zjedz obiad, szybkie danie. Poczytaj gazetę, niech ci zabawa wzrośnie. Wiem, że chcesz do toalety, trudno, czytaj gazetę. No zostaw to. Nie mam za co ci kupić prysznica, mordo. Dobra, czytaj gazetę w takim razie. Trudno, że śmierdzisz, jakoś to musisz przeżyć. Proszę cię, niech ci nastrój wzrośnie na tyle, żebym ja ci mogła gdzieś zatrudnić. To jest bardzo ważne, Leszek, teraz. Jak przyjdzie komornik i coś ci zabierze, to będzie mi bardzo, bardzo przykro z tego powodu. Przez 4 dni, 4 pierdzielone dni, ty nic nie pracowałeś, nic nie zrobiłeś w żadnym kierunku. Kurde, tam było powiadomienie chyba z komornikiem. Dobra, to tym bardziej zjedz sok i musiałbyś się umyć. Wstać mnie na wannę dla psa. A zlew jakiś? Ej, zlew, tylko nie mamy ściany. Kurde. Na move object się to wstawię. No jakby i tak jest ciężko. I tak mu odejmę już 500 musiałby. 500 musiałby. Weź umyj ręce. Proszę cię. Proszę cię, myj ręce dużo. Leszek, dasz radę. Umyj ręce, armatura wystaje z nieba, dawaj. Legacy, dawaj. Dasz radę. Będzie dobrze. Zobaczysz. Teraz musisz wstać i przywitać kogoś, żebyś miał jakieś towarzystwo. Jak ci jeszcze towarzystwo teraz wzrośnie, to już w ogóle, słuchaj. Patrz, jaki genialny jesteś. Dobrze. Czy teraz poszukasz pracy, bardzo cię proszę. Teraz nie jestem w nastroju. Dobrze. Halo, Arnold. Arnold Melodyjka chyba, z tego co widzę. Rozmawiaj ze mną na tyle, żebym był zadowolony z życia i poszukał pracy. Czy ja przegram Legacy Challenge w pierwszym odcinku istnienia Legacy Challenge? Poszukaj tej pracy. No... Ej, no bez kitu, przegramy Legacy Challenge w pierwszym odcinku. Leszek ewidentnie nie nadaje się do Legacy Challenge. Popełniłam wielki błąd, zaczynając akurat nim. No przestań mi się martwić, idź. Idź, myj ręce. Myj ręce tak bardzo, żebyś mógł znaleźć pracę. Bardzo cię proszę, to jest bardzo istotne, Leszek, bo jeżeli znajdziesz pracę, to poprawi się cały komfort mojego i twojego życia, więc myj te ręce. No myj ręce, to ważne, żeby się myć. Wiem, że można kopać w poszukiwaniu skarbu, ale ja nie chcę, bo to jest zakazana opcja na ten moment. Przynajmniej jest to zablokowane, ja nie wyrażam na to zgody, tak, ale wyrażam zgodę, żebyś poszedł się wyspać trochę, bo wtedy komfort, Jezu, jesteś zielony, nie wierzę, komfort i energia ci wzrosną, więc ty teraz idź poszukaj pracy, proszę. Jezu, szuka pracy, nie wierzę. Jakie są jeszcze pracy? Biznes i sportowiec. Wybierzmy coś, co będzie dobrze płatne w takim razie. To nie jest dobrze płatne, to jest całkiem okej płatne. Wtorek, czwartek, idziesz w sobotę do pracy. Dobrze, idź do pracy. Jezus, Leszek, masz pracę. Boże. Boże, Leszek. No to komornik jutro przyjdzie. To czekaj, ja ci schowam lodówkę do wyposażenia, bo ja się boję, że komornik nam zabierze to, co ciężko wypracowaliśmy za własne pieniądze. Tak, łóżko też ci schowam, żeby komornik nam nic nie zabrał. To są nasze rzeczy, panie komorniku. Ja nie wyrażam zgody na zabranie mi tego. Czy ty musisz mieć jakieś charyzmy, byś musiał mieć? Dobra, trudno. Idź, jedź. Zarób mi te pieniądze. Zarób cokolwiek. No, poprawmy ci komfort życia, Lechu. O, tak. Jest i... pan komornik. No i co mi zabierzesz, typie, jak nie mam nic poza starymi gazetami na tej parceli, no? No i co się tak szczerzysz? No pokaż mi, co mi zabierzesz? Naprawdę biedak z ciebie, o nie! Mam prawo zabrać ci majątek, ale nie posiadasz niczego, co byłoby warte. Znajdź pracę. O nie. Komornik wyzwał nas od frajerów. To jest niesamowite. No przynajmniej mamy tę pracę. No słuchajcie, udało się zdobyć pracę. Nie wiem, czy uda się cokolwiek zrobić pod koniec tej tury, ale mamy pracę. To już jest dobrze. Mamy pracę, to mamy gdzie jeść, to ta lodówka nawet nie byłaby nam aż tak potrzebna. Tak naprawdę zakup tej lodówki wynikał z tego, że Leszek stracił pracę. Bo no nie potrzebowalibyśmy tej lodówki. Dobrze, Leszek, zdobyłeś awans. Jestem z ciebie dumna. Dobra, gościu, teraz tak. Plan jest taki, że wyjmuję ci to łóżko. Proszę bardzo, to jest twoje łóżko, to jest twój zlew brudny, to jest twoja lodówka i to jest twój egzystencjonalizm do przetrwania. Weź się wyśpi, kolego. Weź się wyśpi, spróbuj chociaż. Czemu ty chcesz klatkę szynszyli? Nie stać się na przeżycie, a ty chcesz klatkę szynszyli. No gościu, po prostu...
Spróbuj żyć. Spróbuj żyć i spróbuj przeżyć przede wszystkim. Jak ty zapłacisz rzeczy pod koniec tury z podatków, to ja nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale jakoś będziesz musiał to zrobić. W ogóle tam są przewidziane rzeczy na wypadek, jak ktoś nie będzie w stanie zapłacić tych podatków, więc to będzie bardzo duża beka, jakby się okazało, że ci się nie uda. No ale, no... Plany są jakieś tam, na pewno. Bo nie możesz stracić tej pracy. Nie wiem, co prawda, jak chcesz charyzmę zdobyć. Czekaj, ty, aha, w niedzielę nie idziesz do pracy. Jest jakaś praca, aha, teraz nie będziesz chciał szukać tej pracy, co prawda, ale czy jest jakaś praca, którą ty byś mógł w niedzielę wykonać? Bo ta praca, to ona nie jest w niedzielę. No nie, czekaj, masz zielony nastrój. To weź poszukaj pracy. Dobra, przestań ryczeć. Każdy ma smutno w życiu, ty nie jesteś wyjątkiem. Obibok. Aha, nowe kariery. Piątek, niedziela. Ale dobra, jeszcze raz, taniec, prawo, nie, to do Biboka, dawaj, poszukaj prac, błagam. Leszek, miałeś jedno zadanie, proszę cię, umyj się, no umyj ręce, zostaw się pogrążaniu w marzeniu, chociaż czekaj, odpręż się. Czy to nie jest tak, że jak się pogrążysz w marzeniach, to ci nie rośnie towarzystwo? Ej, rośnie, dobra Leszek, to myśl ile chcesz. Rób wszystko, żeby tylko znaleźć nową pracę i się zatrudnić w Obiboku. Dobra, dawaj, Obibok od 5 rano, dobra, dzięki. Tak, chcę nową pracę i idę do tej pracy. Bo ta praca... Jezu, może ty awans dostanie. Jezu, Leszek, idź, rób swoje. O, pies wykopał dołek. I teraz tak, jak pies wykopał dołek, bo zasada jest taka, przynajmniej tak sobie wymyśliłam, na razie, może to się zmieni, że to jest ściągnięte też od szczęśliwego ziemniaka, że normalnie nie możemy kopać w poszukiwaniu skarbów, ale jeżeli przyjdzie pies i on wykopie dołek, to my możemy raz, nie wypełnić, to możemy raz kopać w poszukiwaniu skarbów i potem możemy to wypełnić. Że normalnie sami nie możemy, ale jak jest już dołek, to już możemy sobie tam kopnąć w tym dołku. No i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. No, awansu nie ma, ale pieniądze przynajmniej jakieś są. Dobrze, Leszek, spróbuj coś tu wykopać. Aha, szczęśliwy jesteś, widzę. Szczęśliwy Sim z ciebie, poradziłeś sobie. No wypełnij to, kurde, błagam cię, bo będziesz się wiecznie źle czuł, jak tego nie zrobisz, więc ej, czemu on nie chce tego zrobić? Gość się, kurde, uwziął na mnie i nie chce. O Boże, Leszek, co ja będę miała z tobą, to ja tego nie wiem, ale to będzie ciężkie życie. To będzie ciężkie życie, ale dobrze, że masz pracę Obiboka, to chociaż może cokolwiek z tego będzie i cokolwiek może zarobisz. Chociaż jak teraz będzie koniec tury, to nie wróżę ci pięknych, miłosnych rzeczy. Spróbuj to zakopać, proszę cię. Czemu ty nie możesz tego wypełnić na tyle, żeby to się zatkało? Czy to się zacięło? Ej, to się zacięło, ewidentnie. I co, i będziemy mieć do końca życia, dopiero zaczęliśmy to legacy, do końca życia będziemy mieć takie tryskające fontanny tutaj. Czy ja mogę to sprzedać? Aha, jak to przesunę, to się gra zepsuje, okej. Okay. A jak to przesunę z powrotem, to też się zepsuje. Nie wiem, ja mam wrażenie, że to chyba wszystko przez to, że to jest tamto miejsce. Jak wypełnisz to tutaj? Ej, to też się nie... Jezu! Leszek, mordo, weź zrób swoje, proszę, dziękuję. Weź umyj ręce. Myj ręce wiele razy. To jest koniec pierwszego odcinka. Nie wiem, jak to będzie. Nie mam pojęcia. Nie myślałam, że będzie tak trudno, ale przynajmniej nie musieliśmy płacić za tego komornika i myślę, że tak zrobimy na początku, że Leszek będzie po prostu gościem, który unika prawa, a później chce być policjantem. I to jest suje też strasznie koniecznie, że on będzie unikać płacenia tych podatków. A tamto to mi powiedzcie w ogóle, czy da się to jakoś naprawić, bo tak się zacięło i kurde, nie wiem. No ale tak, no jest koniec pierwszego odcinka i czas na płacenie podatków. Jak robimy płacenie podatków? Otóż wcześniej mieliśmy przekalkulowane, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy Leszek miał tutaj chęć piękną, żeby kupić jakieś rzeczy, więc mamy 500. Mamy też tutaj wartość parceli. Z wartości parceli to różne rodziny różnie według moich zasad. Natomiast jeżeli mamy jednego Sima i w ogóle wartość taka startowa, domyślna domostwa, to jest 10% tego, co jest tutaj. Czyli kalkulator. Ja wiem, że można by to obliczyć prościej niż w kalkulatorze, ale ja się wolę nie pomylić. Dziękuję bardzo. Mamy 1247,7, czyli 40 w sumie 8. 1248 plus to 500 za tryb... O Jezu drogi, on się nie wypłaci z tego nigdy. Chyba będę musiała zmodyfikować te zasady. Dobrze, ale ogólnie plan zakładał, że za same podatki, czyli za wartość parceli, on musi zapłacić w ciągu 3 tur. Jeżeli on tego nie zrobi, to umiera. Jako głowa rodziny on umiera. Także ja sobie tu wpiszę do Excela. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na Discorda, zapraszam was na mojego Instagrama. Trzymajcie kciuki za Leszka. Halo, żegnam i widzimy się w następnym. To pa!